Moje drogie dzieci, kochane dzieciaczki, dzisiaj wielkie święto, wasze święto w Pijalni Głównej. Jest z nami święty Mikołaj. To jest ten najważniejszy dzisiaj człowiek, który rozdaje wszystkim dzieciom prezenty. To jest Mikołaj, który przyjechał do spółki Uzdrowisko Krynica Rzegiestów i dostał polecenie. Dzisiaj dzieci mają się dobrze bawić, mają dostawać prezenty. Nasz kapitan Kryniczanka, no to jest bardzo ważna osobistość, bo jest kapitanem, ważnym kapitanem, ale jest przede wszystkim najważniejszy w Krynicy, bo jest kapitanem Kryniczanką, który odpowiada za wszystko, co dzieje się tutaj w pijalni. Mamy naszego pingwina, a to jest nasz taki Mikołaj, pingwinowaty pingwin. Pingwin ze Słotwin Arena, który dzisiaj rozdaje prezenty wszystkim dzieciom, które pojawiają się na pijalni. A przed nami Mikołaj motocyklista. Widzieliście kiedyś takiego Mikołaja? Napatrzcie się. Taki Mikołaj motocyklista, który przyjechał ze swoimi kolegami ciężkimi maszynami. Można je zobaczyć, można na nich posiedzieć. I ten kapitan, ten Mikołaj jest prawdziwym Mikołajem motocyklistą, bo też rozdaje prezenty innym dzieciom. I nie tylko dzisiaj, bo od dzisiaj właściwie, jeszcze jutro, poniedziałek. Moje drogie dzieci, to dla was spółka Uzdrowisko Krynica Rzegiestów organizuje wielkie wydarzenie. Jest z nami policja, ale nie po to, żeby wam wlepiać mandaty, tylko wam pokazać, po co tak naprawdę są, że policja nie tylko straszy, ale przede wszystkim uczy. Mamy krynicką grupę GOP, gdzie możecie podejść, zobaczyć, jak się ratuje ludzkie życie. Jakie sprzęt trzeba używać, żeby ratować ludzkie życie. Mamy straż pożarną z Krynicy, która wam pokaże, jak gasić pożary, czym. Na zewnątrz stoją ciężkie bojowe samochody, które można zobaczyć w środku, na zewnątrz. Można nawet troszkę wężem wylać wodę. No jest z nami oczywiście Paweł Kołodziej, który boksuje się z dzieciakami. Nasz mistrz boksu, nasz ambasador marki Kryniczanka. Drogie dzieciaki, bo to wszyscy ci, których wymieniłam, to wszyscy pracują dla was, a zostali poproszeni właśnie przez organizatora, czyli przeze mnie i przez naszą spółkę, czyli Krynica Rzegiestów i wodę mineralną Kryniczanka. To my za tym stoimy i chcemy dla was zrobić jak najwięcej takich wydarzeń. Pewnie następne będzie w kolejnym roku, jeszcze po drodze jakiś Dzień Dziecka i tak dalej. Ale dzisiaj, moje drogie dzieci, bawcie się, korzystajcie, dostajcie prezenty. Tu za chwilę święty Mikołaj usiądzie i rozda kolejne paczki. Na scenie za moment zobaczycie wspaniałe występy. Były już Funky Dolls, był teatrzyk z Muszyny, będą fruciaki, będzie krynickie studio baletowe. Słuchajcie, moc atrakcji do godziny 17 i powiedzcie w domu, że przyszły rok od razu się meldujecie na pijalni. Meldujecie się? Mam taką nadzieję. A oczywiście dzięki temu, że pijecie co? Kryniczankę. Kryniczankę, święty Mikołaj, tak? Tak, Kryniczankę, tylko i wyłącznie. Kryniczankę, tak, Kryniczankę. Pomachamy naszym dzieciaczkom. Czy dzieciaki są gotowe na to, co tu się będzie działo? Bo to przecież dla was wszystko jest dzisiaj. Jesteście gotowi? Jesteście tutaj z nami? Nie słyszę. Halo, czy są z nami jakieś dzieciaki? Super, cieszę się. Myślę, że zjedliście porządne siadanko, że te oklaski i fanfary będą jeszcze głośniejsze przy każdym występie. No cóż mogę więcej powiedzieć, nie przedłużając, przed państwem oczywiście niezastąpione studio baletowe. Zapraszam do niesamowitego pokazu, a uwierzcie mi, będzie się działo. Zapraszam. Przywitało państwa Krynickie Studio Baletowe imienia Władysława Szlęka. Bijemy, brawo, bijemy, proszę państwa, rozgrzewamy się, rozgrzewamy. Piękny polonez kompozytora Tomasza Kizewetera. Proszę państwa, piękna sala, piękny wystrój. Już czuć tą atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Przepiękne pokazy, piękna impreza. To oczywiście dzięki Uzdrowisku Krynica Rzegiestów S.A. Pani Marty Adamczyk, wielkie brawa dla niej, tutaj napracowała się mocno. I proszę państwa, jak zamkniemy oczy, to już możemy poczuć unoszący się zapach choinki. Jak zamkniemy oczy, tym nie tej sztucznej, tej normalnej. Zapach pieczonego ciasta i tego przedświątecznego zgiełku. Jak państwo widzą, mam na głowie czapkę świętego Mikołaja. Spotkałem świętego Mikołaja, a że jestem acz wielkiej postury, to od razu zrobił mnie swoim pomocnikiem. I poprosił, żebym dzisiaj właśnie poprowadził ten koncert mikołajkowy, tę część koncertu
mikołajkowego, który odbywa się właśnie tutaj w Pijalni Głównej. Są ze mną też najmłodsze śnieżynki. Chodźcie tutaj, moje drogie, wyjdźcie na górę i tu, proszę Państwa, nieustanne brawa wielkie! Ponieważ większość z nich, ale to są wielkie brawa, to są małe brawa. O, właśnie! Owacje! Na koniec będą na stojąco. Są ze mną śnieżynki. Śnieżynki, która większość, jak już mówiłem, staje pierwszy raz na scenie. Moje drogie, spotkałem świętego Mikołaja. Tradycją było zawsze, że ten święty Mikołaj przychodził tutaj na ten koncert mikołajkowy. Tym razem mnie poprosił o to, zrobił mnie swoim pomocnikiem, o to, abym poprowadził właśnie ten mikołajkowy koncert. Ale zawsze jakaś niespodzianka przez zespół była przygotowana dla świętego Mikołaja. I ja myślę, że także będzie i tak dzisiaj, prawda? Tańczymy dla świętego Mikołaja? Proszę, jaki entuzjazm wyrobiony. To znaczy wyuczony, chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, w takim razie ta najmłodsza, pierwsza grupa Krynickiego Studia Baletowego imienia Władysława Szlenka zatańczy dla świętego Mikołaja i oczywiście dla wszystkich Państwa. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce
pije dla Krynicy.